Z racji, że zbliżają się wakacje, a właściwie kiedy to już oglądacie, to one już najprawdopodobniej trwają, na 100% trwają, ponieważ ja filmiki w tym momencie nagrywam na zapas. Chciałabym wam dzisiaj polecić kilka seriali, kilkanaście, konkretnie 26 seriali i standardowo możecie wpadać na moje social media, które macie tutaj i lecimy. Ogólnie tak jak pokazałam, to jest notatnik, możecie mi dać wiarę, ale tego tutaj nie widać, bo fajnie. Teraz wam troszeczkę powiem o tych serialach, a na koniec filmiku wrzucę screena po prostu z mojego notatnika z telefonu i tam po prostu będziecie wszystko mieli napisane i będziecie mogli też screenować ekran. Chciałam powiedzieć, że ja preferuję seriale, które są takie jakby science fiction może trochę odbiegają od rzeczywistości, gdzie są jakieś wampiry, wilkołaki, wszystko dzieje się w zupełnie innym czasie, czy są przestrzeni i oczywiście lubię sobie obejrzeć takie seriale, wiecie, gdzieś się dzieje życie codzienne, w sensie jakieś, nie wiem, liceum. Natomiast wolę oglądać takie seriale, które gdzieś będzie akcja i będzie takie wow. Pierwszy serial to będą Pamiętniki Wampirów, serial, który mnie wciągnął totalnie. Słuchajcie, obejrzałam 8 sezonów w 2 miesiące, gdzie jeden sezon ma po 20 kilka odcinków. Ja siedziałam, oglądałam non-stop. Pamiętniki Wampirów jest to amerykański serial stworzony na podstawie powieści Pamiętniki Wampirów. Był emitowany od 10 września 2009 roku do 10 marca 2017 roku. Jeżeli chodzi o obsadę, gra tu Nina Dobry, Fionn Somerhalder. Nie potrafię wypowiedzieć jego nazwiska, ale tak naprawdę serial jest o dwóch braciach wampirach, którzy wracają w rodzinne strony i poznają kobietę Elenę, właściwie to nastolatkę jeszcze w tamtym czasie, i tam zaczynają się ich perypetie i akcja praktycznie odkąd się zaczyna, nie ma końca i trwa wiecznie. To, za co lubię ten serial też, to jest ścieżka dźwiękowa, ponieważ tak samo jak w kolejnym serialu i w tym, ścieżki dźwiękowe po prostu są idealne. Jest tam Lana Del Rey, The Neighborhood, Bring Me The Horizon, po prostu wszystkie moje ulubione piosenki. The Originals, tu serial ten ma 5 sezonów, w sensie piąty jest ostatni realizowany, już więcej tych sezonów ma nie być. I jest o rodzinie pierwotnych wampirów, o Michelsonach, którzy żyją na przestrzeni wieków i żyją w Nowym Orleanie, tak samo akcja, ciągła akcja, ścieżka dźwiękowa, to jest po prostu cudo. Serial ten wnosi coś do naszego życia, ponieważ jeżeli się przyjrzymy tej rodzinie, która żyje na przestrzeni wieków, jakieś więź rodzinne pokazuje ważne wartości w życiu i wydaje mi się, że no naprawdę jest warto uwagi. Kolejnym serialem będzie The 100. Jest to serial, który dzieje się w przyszłości i nuklearna wojna niszczy tak naprawdę Ziemię. Ludzie żyją na statku i postanawiają grupę więźniów przetransportować na Ziemię i zobaczyć, czy istnieje tam życie. Nie będę spoilerować. Serial ma 5 sezonów, ale z tego co wiem, będzie ich na pewno więcej. Ogólnie to dla nich... Jezu, jak to skrzypi. Dynastia, serial, który jest stosunkowo nowy, bo wyszedł w 2017 roku, bodajże w październiku. Jest to taka typowa telenowela, jednak naprawdę dzieje się tam dużo akcji, nie ma takich momentów, gdzie siedzimy i takie... Boże, kiedy to się skończy? Jest to serial o bogaczach, o rodzinie Carringtonów i Colby, którzy właśnie będą toczyć walkę o fortunę i swoje dzieci. Dzieje się, akcja jest, wszystko jest, znaczy, że nie jest nudne. I tak ma być i właśnie to mi się podoba. Kolejny serial, czyli Plotkara. Można powiedzieć, że Plotkara była pierwowzorem dynastii, ponieważ intrygi nastolatków, szkoła, ciągłe tajemnice, zagadki. Tak czy siak serial polecam, właśnie szczególnie na wakacje, kiedy gdzieś tam będziemy się nudzić. Taki powiedziałabym wakacyjny idealny. Przez 5 lat powstał 8 sezonów, więc myślę, że bardzo szybko w ogóle wszystko nagrywali. Teen Wolf jest to serial, którego obejrzałam 2 sezony, jestem w stanie się o nim wypowiedzieć. Znajdują się tam wilkołaki, jakieś inne stwory. Dotychczas w tych 2 sezonach tak naprawdę było w wilkołakach. Jeden nastolatek zaczyna odkrywać, że ma nadnaturalne umiejętności, ma przyjaciół, którzy go wspierają i dzieją się różne inne rzeczy.
No ale tak jak mówiłam, nie będę spoilerować. No i nagrywali go od 2011 roku do 2017 roku przez 6 lat. Powstało sezonów 6. Shadowhunters, czyli serial, który był produkowany na bazie filmu i książki Dary Anioła. I jest dużo osób, którzy tępią ten serial, którzy mówią, że książka jest lepsza, niektórzy mówią, że film jest lepszy. Obejrzałam 2 sezony i trzeci jest jakby w trakcie teraz. Powiem szczerze, że 2 pierwsze były ok, podobały mi się, ten trzeci mi się zaczyna trochę nudzić. Jak tak samo wampiry, wilkołaki, czarownice, albo wręcz nie czarownik. Miłość homoseksualna, różne rzeczy naprawdę. Famous in Love, tutaj akurat przeczytam stąd. Serial skupia się na pracy i życiu Paige Thompson, młodej studentce, która dostaje główną rolę w filmie Locked. Z dnia na dzień staje się sławna, musi radzić sobie z popularnością oraz trykotem miłosnym. Paige musi dokonać wyboru między 2 mężczyznami. W międzyczasie na jaw wychodzą tajemnice dotyczące aktorów Locked. I tutaj gra Bella Thorne i reszta. To jest właśnie tak, jak sama nazwa mówi, famous in love, czyli mamy bogatych, sławnych aktorów i zwykłą, przeciętną osobę, która postanawia wybrać się na casting i zaczyna się jej historia w tym serialu. American Horror Story, który, no jak sama nazwa mówi, horror story American. Tak naprawdę oglądając serial czujemy się, jakbyśmy oglądali po prostu horror. Niektóre momenty są straszniejsze, niektóre mniej. Ale jest to naprawdę wciągający serial. Ja obejrzałam tylko 2 sezony, ale gdyby ten serial był na Netflixie, to ja bym oglądała to dalej, ale z racji, że jakby nie przepadam, odkąd mam Netflix, to nie przepadam wychodzić jako poza krąg tego Netflixa, to jakoś tak o tym zapomniałam i to wszystko zeszło na drugi plan, ale szczególnie drugi sezon był fajny, kiedy to wszystko działo się w psychiatryku. Nagrywany od 2011 roku, jeszcze następne sezony będą. Skins, czyli serial opowiadający o życiu nastolatków i tutaj mamy narkotyki, alkohol, no i dosłownie inne sprawy. Ten serial odbiega od troszeczkę życia nastolatkowego w plotkarze, na presja. To wszystko naprawdę tam się znajduje. Niektórym się ten serial nie podobał, on był w ogóle bardzo dawno nagrywany. Pierwszy odcinek pojawił się w 2007 roku. Serial ma 8 chyba sezonów. Sezon 7 jest już zrobiony na troszeczkę wyższym poziomie. Te kadry są już lepsze. Ogólnie jakość filmu jest też, no wiadomo, kamery w 2007, a kamery w 2013 to było zupełnie coś innego. Tak samo programy do montowania i sprzęt ogólnie. Przygoda z serialami zaczęła się właśnie od Skins i trwa do dzisiaj. Polecam. No i teraz seriale, które według mnie były ok, no nie wróciłabym chyba za bardzo do nich i to było 13 powodów. Pierwszy sezon obejrzałam tak. Nie było tak, że każdy odcinek oglądam od początku do końca, bo tam naprawdę były nudne momenty. Tak samo drugi sezon w ogóle, 13 odcinek to już przeleciałam na podglądzie, bo było naprawdę według mnie nudne. The End of the Fucking World, atypowy. Riverdale obejrzałam jeden sezon i jakoś średnio mi się chce oglądać drugi. I Scam, norweską wersję, też oglądałam, ale jakoś miałam na to szał, ale teraz już uważam, że chyba bym nie wróciła do tego serialu. Te, które zaczęłam oglądać, a nie skończyłam, ale chcę je kontynuować, to jest The Crown i Greenhouse Academy. I te, które zaczęłam, nie skończyłam i w sumie średnio mi się podobały i nie wiem, czy będę chciała do nich kiedykolwiek wrócić. To jest Stranger Things. Ja wiem, że bardzo dużo ma fanów ten serial, jednak pierwszy odcinek mnie znudził. Powiedziałam sobie, że do tego nie wrócę. Być może właśnie dalsze odcinki będą ciekawsze, no ale na ten moment nie mam woli do tego wracać. I Orange is the New Black. I te, które bardzo bym chciała zacząć na wakacje. Super, Sherlock, Breaking Bad, Orphan Black, Glitch, Czarna Lista i chyba Black Mirror, z tego co pamiętam. I tak jak już mówiłam, nie zapomnijcie wpaść na mojego Instagrama i Snapchata, a ja już się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie i pa!